Tło wydarzeń Joanna Wyszkowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Całkiem niedawno, wydawałoby się, był taki czas, kiedy pojawił się na kulturalnej mapie miasta pewien młody człowiek, który powiedział sobie i innym, zrobię fantastyczny, nowoczesny festiwal pełen debiutujących gwiazd, o których za niedługo będzie głośno w świecie. Jak powiedział, tak się stało, ale proszę Państwa, od tej pory minęło 10 lat, choć trudno w to uwierzyć. O tym, jak minęło te 10 lat i co będzie dalej z Good Vibe Festival, porozmawiam z moim gościem, pomysłodawcą i organizatorem imprezy Mateuszem Prusem. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. No właśnie, 10 lat minęło jak jeden dzień, można powiedzieć, bo czas szybko mija, ale zanim opowiemy, jak to się działo przez te 10 lat i co będzie, opowiedzmy, jak to się zaczęło, bo łatwo jest powiedzieć sobie, zrobię coś zupełnie nowego, ale dużo trudniej jest po prostu to zrobić. To prawda. 10 lat temu ten festiwal powstał. Ja wcześniej, jeżdżąc po kraju, w większych miastach, kiedy uczestniczyłem w różnego rodzaju koncertach, chciałem, żeby ten klimat był także w Koszalinie, takiej wielkomiejskości, takiego klimatu, gdzie te nowoczesne zespoły grają, ludzie się bawią, są uśmiechnięci. Brakowało mi tutaj takich zespołów, takich propozycji kulturalnych, więc stwierdziłem, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. No i wychodziłem ten festiwal, można powiedzieć, bo i do urzędu, i do Centrum Kultury, i szukałem tutaj poparcia. No i się udało znaleźć takie poparcie, znaleźć taką pomoc. I w 2013 roku to ruszyło. Później troszeczkę się uzniezależniłem i dzisiaj tak naprawdę to jest w pełni oddolna inicjatywa, cały czas rozrastająca się, no i się nie zatrzymujemy. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba się nie mylę. Takie założenie było twoje, żeby pokazywać takich młodych twórców, młodych artystów, o których, jak wspomniałam na początku, zaraz za chwilę będzie dużo słychać w świecie. To było takie założenie? A jeśli tak, to czy to wypaliło? Tak, takie było założenie. Również ono wynikało, znaczy, z dwóch kwestii wynikało. Po pierwsze, jest to generalnie polityka Koszalina w sferze kultury. Mamy festiwal Młodzi i Film, mamy festiwal M-Teatr, mamy festiwal debiutów monodramu Strzała Północy i mamy Good Vibe Festival. I te festiwale proponują właśnie debiutantów, proponują młodych twórców, którzy prawdopodobnie w wielu takich przypadkach będą sławami w przyszłości dalszej lub bliższej. To jest pierwszy powód, a drugi jest taki, że kiedy zespół jest na początku swojej kariery, to taki zespół ma troszeczkę inne nastawienie do grania. Po pierwsze, dla nich każdy koncert jest tak święto, że mogą zagrać przed publicznością, bo to jest jeden z ich pierwszych koncertów. Tacy artyści, którzy są już lat na scenie 15-20, troszeczkę to traktują jak pracę, jako kolejny dzień w robocie, że tak powiem. I takie zespoły, również debiutujące, poza tą energią młodzieńczą, też mają inne warunki troszeczkę finansowe niż gwiazdy, a wiadomo, że taki festiwal niezależny ma swoje ograniczenia. Jednak ten argument, że proszę Państwo, przyjdźcie i zobaczcie na przykład gwiazdę w towarzystwie, nie wiem, 50 innych osób i zróbcie tak teraz, bo za 3 lata ta gwiazda będzie grała na stadionie na przykład i będzie widoczna, nie wiem, z lornetki. A tak to można do niej nawet przyjść, podejść, porozmawiać. I taka jest idea, założenie tego festiwalu. Opowiedzmy o tym, co się będzie działo niedługo, bo zanim festiwal ruszy, mamy dwa koncerty zapowiadające. No i właśnie, kiedy, gdzie i dla kogo te koncerty, no i za ile? Bo tak, to też jest ważne, szczególnie dzisiaj. Tak, szczególnie dzisiaj. Gramy dwa razy przed tą inauguracją, o której za chwilę pewnie powiem, czyli robimy dwa takie koncerty zapowiadające. Pierwszy w najbliższą niedzielę, 4 września, ale w Kołobrzegu, po sąsiedzku. I będzie to wieczór hip-hopowy. Wystąpią polscy hip-hopowcy, których bardzo lubię i szanuję. Jest to Gruby, Mielski oraz Miły ATZ. Ten koncert jest za 0 zł, jest darmowy, na powietrzu, na scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu. I wracamy szybciutko do Koszalina i widzimy się już we wtorek, 6 września o godzinie 19 w pięknym, nowoczesnym budynku amfiteatru. Tam jeszcze nie graliśmy, tam jeszcze nas nie było i to będzie wieczór
jazzowy, piękny wieczór jazzowy, na który Państwa zapraszam. Jazz zazwyczaj gdzieś jest w jakichś knajpkach, nieraz w filharmonii, natomiast w amfiteatrze to jest rzadkość, tym bardziej zapraszam. Będzie to potrójny koncert, bo będzie aż troje różnych podmiotów wykonawczych, że tak powiem, ale gwiazdą wieczoru będzie Kinga Gwyk. To jest bardzo młoda, bardzo piękna, ale przede wszystkim niesamowicie uzdolniona basistka, która jest bardziej znana za granicą niż w Polsce, jeździ na światowe tournée po Europie, jest niesamowicie popularna w Niemczech. W Polsce też gra, ale nie zawsze i to też jest okazja. Tutaj zagra w Koszalinie. Sam Markus Miller, uważany przez wielu za najwybitniejszego współczesnego basistę, sam się wypowiadał wielokrotnie o Kindze Gwyk, że jest super i jak gdzieś gra, akurat Kinga gdzieś jest w Europie, to ją zaprasza na te swoje koncerty na scenę, grają razem, także taki Markus Miller w spódnicy, można powiedzieć. Przed nią wystąpią artyści ze Szczecina, między innymi Sylwester Ostrowski. Także ten koncert jest dlatego za darmo, bo jest tutaj finansowany przez Urząd Marszałkowski. My występujemy tam jako Good Vibe Festival, jako partner, jako możemy tym sposobem zapowiedzieć nasz festiwal, ale oczywiście też należą się wielkie słowa podziękowania dla Centrum Kultury 105, które to też weszło z nami w tą kooperację, żeby udostępnić amfiteatr i możemy zaprosić Państwa za 0 zł. Amfiteatr oczywiście z pewnością pomieści wszystkich chętnych, ale chciałabym trochę o tym jazzie porozmawiać, bo o ile dla miłośników jazzu to może być taka gratka, że słuchając nas mówią, o świetny koncert, idziemy, zobaczymy. O tyle ktoś, kto nie jest wytrawnym znawcą muzyki, tak powiem delikatnie, tylko jest takim zwykłym, szarym człowiekiem, który czasem lubi czegoś posłuchać, może się tego jazzu wystraszyć. Kiedyś na jazz się mówiło niestety kocia muzyka i to mówili ludzie, którzy być może na jazzie się nie znali, a być może tego jazzu się trochę bali. Jak się nie bać tego koncertu? To znaczy, dla kogo tak naprawdę jest ten koncert? Czy to będzie taki jazz, który zrozumieją właśnie wytrawni miłośnicy muzyki? Czy szary, zwykły obywatel, taki jak na przykład Joanna Wrzykowska, może przyjść i z przyjemnością go posłuchać? Oczywiście, że tak. Ja wiem, że muzyka jazzowa to jest taka walka ze stereotypami, jak oczywiście w wielu dziedzinach. I ten stereotyp, jeżeli chodzi o jazz, to jest taki, że to jest trudna muzyka, jakieś przypadkowe dźwięki, tak. Pląsy, improwizacje niekończące się. Każdy swoje, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Oczywiście, że jazz jest takim wielkim workiem, do którego, w którym jest wiele elementów różnych. I oczywiście jest też ta część taka trudna. Natomiast jeżeli chodzi o ten amfiteatr, jeżeli chodzi o Kingę Gwyk, to jest zdecydowanie jazz bardzo przystępny. To jest jazz, gdzie jest ta melodia, gdzie jest ta linia basu taka groove'owa, że tak powiem, że tam aż człowiek chce wstać i po prostu się pokołysać. Jest to właśnie muzyka bujająca, gdzie jak słuchamy, to nie, po prostu nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, tylko buja się głowa, cali chodzimy. Jest to muzyka bardzo przystępna, takie połączenie funk'u, swing'u, jazzu, to właśnie jest Kinga Gwyk i za to ją pokocham na całym świecie i dlatego zagra w Koszalinie, w amfiteatrze, w miejscu, gdzie nie jest właśnie jakimś zamkniętym klubikiem tylko dla jakiejś wytrawnej publiczności, która gdzieś tam się dowiaduje o tym festiwalu czy koncercie z tajnych źródeł, tylko właśnie wszyscy, rodziny, dzieci, chodźcie, posłuchajcie, naprawdę Wam się spodoba. Może się spodobać i zachęcamy, powtórzę jeszcze raz, we wtorek 6 września w amfiteatrze o godzinie 19. Za darmo. Jazz w amfiteatrze. I to jest takie preludium do właściwych już koncertów i właściwego festiwalu Good Vibe, bo zaczyna się 22 września i potrwa przez 3 dni. Opowiedzmy, kogo usłyszymy i zobaczymy właśnie od 22 września. Startujemy 22 września i już tradycyjnie rozpoczynamy w Koszalińskiej Filharmonii. Wspaniała sala. No i myślę, że to będzie koncert, na który zasługuje ta 10. edycja. To miał być koncert niezwykły i taki będzie, bo wystąpią 2 zespoły zagraniczne, 2 potężne zespoły zagraniczne. Pierwszy to Seba Kapsztat, po raz pierwszy w Polsce, nigdy tego zespołu nie było w Polsce. Co jest ciekawe, oni teraz ruszają w trasę po kilku latach.
taką trasę europejską. I warto zaznaczyć, że Koszalin obok Berlina i kilku innych fantastycznych miast się pojawia. Jest Berlin, Amsterdam, Mediolan, kilka miast niemieckich, dużych, jak Monachium, Dortmund, Warszawa i Koszalin. To jest po prostu nieprawdopodobne. I przyjeżdżają do Koszalina, grają koncert pierwszy w Polsce, potem grają w Warszawie dzień później w takim bardzo nowoczesnym klubie jazzowym i już ich nie ma więcej w Polsce i jadą dalej. A zespół składa się z muzyków niemieckich oraz muzyków, którzy pochodzą z takich krajów jak Republika Południowej Afryki i Suazi. Bardzo egzotyczne kraje. Także tutaj będziemy mieli do czynienia z piękną muzyką, z połączeniem jazzu, funku i muzyki afrykańskiej. Drugi zespół, który wystąpi tego dnia w Filharmonii Koszalińskiej, to Ill Considered. To jest wielki zespół brytyjski. Tam jest cała nowa fala brytyjskiego jazzu. I to jest zespół, który tę falę reprezentuje. To nie będzie pierwszy raz w Polsce, ale ostatnio w lipcu byli w Polsce i grali na Warsaw Summer Jazz Days, wielkim festiwalu jazzowym. I to będzie pierwszy dzień i jeszcze dwa dni bardzo szybciutko, bo czas nam się kończy. I dwa dni bardzo szybciutko. Drugi dzień to jest Adria, zespół Newborn. Koncert specjalnie napisany na potrzeby Koszalina, bo będzie to koncert złożony z kompozycji Wojciecha Karolaka i Zbigniewa Namysłowskiego, dwóch wielkich, zmarłych niedawno jazzmenów. Trochę bardziej klasyczne podejście do tematu. I ostatni dzień, Kreślarnia. Dwa zespoły bardzo żywiołowe i tam już bez krzesełek na stojąco. Funky Bomba Collective Trio, młodzi chłopcy, jeden jest z Koszalina, grają nieprawdopodobnie bujającą taneczną muzę i drugi zespół Overview Effect. Dziewięciu panów, dęciaki, afrykańskie bity, taki afrobity mocne, także naprawdę no, będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Warto się zainteresować już teraz biletami i jeszcze na sam koniec powiedzmy, jak i kiedy kupić bilety. Bilety można kupić na portalu Kup Bilecik, do Filharmonii również w Filharmonii. Także one są tanie dzięki temu, że mamy wielu partnerów i możemy zrobić te bilety tanie, bo takie zespoły na przykład jak do Filharmonii w innych miastach grają za cenę trzykrotnie większą. I z tego też miejsca chciałbym podziękować właśnie Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie, Urzędowi Marszałkowskiemu naszego województwa zachodniopomorskiego oraz Politechnice, innym naszym partnerom za to, że możemy liczyć na wsparcie i te bilety zrobić takie tanie. Miło jest, kiedy właśnie wszyscy się interesują kulturą, bo z tego mogą powstawać fantastyczne imprezy. I tak będzie z pewnością. Mateusz Prus, pomysłodawca i organizator Good Vibe Festival, był moim i Państwa gościem dziś. Dzięki bardzo serdeczne. Dziękuję. Dziękuję Państwu. A Państwa zapraszam na koncerty. Ja na pewno będę. Mam nadzieję, że Państwo także będą, bo po prostu warto. Do zobaczenia.